Dzisiejsza propozycja inspirowana jest jedną z najpopularniejszych kanapek świata, Rubensem. Michał Bałazy, witajcie na Szlaku Smaku. Do przygotowania tej wyśmienitej kanapki potrzebujesz dobry, chrupiący chleb, nieco wołowiny, karczochy, kapary, szparagi, odrobinę sezamu, nieco parmezanu, orzechy, miód i kilka przypraw. Zaczynam od pomidorków. Będę je serwował na ciepło, więc muszę je podsmażyć. Kropelka oleju. Ważne, aby pomidorki miały swobodę. Wtedy nie będą się dusić, ale podsmażać. Czujecie się swobodne? Jest ok. Polędwica wołowa. Polędwicę będę kroił bardzo cienko. Ten kawałek sobie zostawię. Przy krojeniu wołowiny pamiętajcie, że nie kroimy wzdłuż, a w poprzek włókien. Pomidorki się nieco spiekły, dodaję sezam. Sezam na patelni, to nieco orzechów dodajmy. W małym rondelku podgrzewam nieco oleju. Na olej dodaję nieobrany czosnek. Zauważcie, że jest jedynie zgnieciony. Czosnku nie obieram, ponieważ najwięcej smaku jest w łupinkach. Do pomidorków z orzechami dodaję krople miodu. W tym momencie mogę już wyłączyć gaz i dodać nieco pieprzu. Na razie nie dodaję soli. Olej powoli się aromatyzuje z czosnkiem, dodaję serca karczochów. Wybrałem karczochy, ponieważ bardzo lubię to warzywo. Zarówno duszone, smażone, jak i pieczone. Te karczochy zostały przygotowane tak, jak najczęściej się robi w domach we Włoszech, czyli w oliwie z przyprawami. Czas na wołowinę. Będę ją smażył na patelni grillowej zaledwie 30-40 sekund z każdej strony. Wołowinę ściągam. Wołowina odpoczywa, zajmę się chlebem. Potrzebuję dość duże kromki. Chleb układam na patelni, na której wcześniej przygotowywała się wołowinka. Pieczywko gotowe. Super. Zobaczcie, chrupiące jest tylko z jednej strony. To jest celowy zabieg, bo chodzi o to, aby z drugiej było mięciutkie. Zaczynam od chlebka. Teraz wołowina. Wołowiny wcześniej nie soliłem, zrobię to teraz. Pomidorki i orzechy. Karczochy. Przekroję na pół, może na trzy części. Kolejne elementy. Jak widzicie, jest tego trochę, ale naprawdę wszystko jest super ze sobą skomponowane. Lubicie? Ja też bardzo. Szparagi są cudowne. Szkoda, że to sezonowe warzywo, ale na szczęście konserwowe są równie smaczne. Kapary. O tak. Parmigiano Reggiano lub Grana Padano. Ważne, by był twardy i dojrzewający. W zasadzie w tym momencie mógłbym zakończyć, ale my, Polacy, lubimy, jak jest jakiś sos. Tu co prawda jest soczysta wołowina, soczyste karczochy i równie soczyste pomidory, ale pozwólcie, magiczny składnik, musztarda francuska. Gotowe.
zobaczcie, na obiad, na kolację, na lunch, bądź na śniadanie, jak idziesz na kopalnię, rzecz jasna, albo gdzieś na rolę. Mam nadzieję, że ta propozycja przypadnie Wam do gustu. Spróbujcie koniecznie, jest to absolutnie pyszne. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, dzięki temu będziecie zawsze na bieżąco. Na Instagramie wiele nowości i ciekawostek z planu. A po inne przepisy zapraszam na stronę Polomarketu i kanał YouTube'owy Na Szlaku Smaku. Cześć, do zobaczenia.